Może nami rzucać. Mówiłeś coś? Nie. Jeśli chodzi o lądowanie, źle cię słyszę. Jeśli chodzi o lądowanie, to na 1000 stóp wyłączę autopilota. Dobry plan. 112 km od lotniska, 767 nadal obniżał lot. Giant 3591, tu Houston Center. Opady słabe do średnich na zachód od Dayton kierują się na wschód. Kilka minut później kontroler przekazuje kolejne informacje. Zimny front przesuwał się na południowy wschód. Musieli go ominąć. Nic poważnego, bez znaczącej aktywności. Dziękuję za ostrzeżenie. Ominiecie od wschodu i podchodzicie od północy? Chwileczkę. Twój samolot. Mój samolot. Pierwszy oficer przekazał sterowanie kapitanowi, aby móc zaplanować trasę. Ktoś musi cały czas pilotować. Jeśli pilot lecący musi coś zrobić, przekazuje stery pilotowi monitorującemu. Odchodzimy na wschód? Giant 3591, podejdziemy od zachodu. Mamy kilka startów. Jeśli jednak szybko zejdziecie na 3000, to możecie ominąć pogodę od zachodu. Załoga wybrała podejście od zachodu. Kontroler poprosił ich o szybkie zejście na 900 metrów, aby nie blokować startujących maszyn. Kapitan ustawił nową wysokość docelową. 3000 ustawione. Autopilot wcześniej rozpoczął schodzenie do ustalonej wysokości. Aby zwolnić, pierwszy oficer aktywował hamulce aerodynamiczne. To powierzchnie na skrzydłach, które zwalniają samolot. Przydatne także do szybkiego zniżania. W czasie zniżania pierwszy oficer zauważa, że jeden z wyświetlaczy nie działa. EFI wyświetla kluczowe dane i osiągi lotu. Już działa. Jeden przycisk i naprawione. Jeśli jest problem z wyświetlaczem, trzeba po kolei przełączyć między wyświetlaczami i wrócić do swojego ekranu. Twój samolot. Mój samolot. Kapitan przekazał stery pierwszemu oficerowi. Dobrze. Klapy 1. 74 km od lotniska. Załoga konfiguruje samolot do lądowania. Każde podejście, każdy pas może wymagać innej konfiguracji. Zależy to od lotniska. Warto przygotować się jak najwcześniej i mieć to przećwiczone w głowie. Jesteśmy na kursie? Piloci przygotowują samolot do podejścia końcowego. Giant 3591 za 18 mil odejście na północ przed czwartym zakrętem. Po tej stronie układu jest czysto, nie powinno być kłopotów. Kontroler poinformował załogę, że skieruje samolot na północ, gdy ominął obszar złej pogody. Co z prędkością? Przeciągnięcie. Co się dzieje? Boże, zlituj się nade mną. Kapitanie! W górę! Piloci lotu 3591 próbują odzyskać kontrolę, ale jest już za późno.